Siemka, tu oczywiście Ziemniak i jest sprawa. Nie wiem, jak to zaadresować inaczej niż, że no to już jest koniec. Ten odcinek, licząc odcinkiem 0, który ja liczę, który już skojarzy z odcinkiem 0, to nie powinien nie być liczony, ale jest. To jest piąty odcinek Wzgórz i tym samym jego ostatni, ponieważ no ja nie jestem w stanie tutaj po prostu grać, no... To była moja pierwsza kreacja, którą jestem zawiedziona, do której nie przełożyłam się aż tak bardzo, jak myślałam, że to zrobiłam. I w tym odcinku zaadresuję po prostu to, co się zmieniło, no bo jest to troszeczkę inne niż pierwsza wersja. I no zacznę może od tego, że wszystkie parcele publiczne zostały poprawione, w sensie restauracja już działa, usunęłam te firanki, poprzestawiałam półki na bazarze, więc powinno być teraz normalnie możliwość iść tam robić zakupy, bo się nie dało, bo ja tego nie splejtestowałam. Wszystkie ściany w dyskotece są już pomalowane, podjazd działa normalnie. To było naprawdę masakryczne z mojej strony. I w ogóle o tych wszystkich problemach dowiedziałam się, bo to mi się też jest bardzo ważne, żeby wspomnieć już teraz na początku. Dzięki Karli, która nagrywa nawet serię z moich wzgórz, naprawdę, z jakichś wzgórz, ale to są moje wzgórza i ja jestem dalej w szoku, bo naprawdę nie sądziłam, że ona się wciągnie aż tak bardzo, żeby tam grać i mi się bardzo miło ogląda jej serię. Chociaż jak zauważam niektóre błędy, które po sobie zostawiłam, to jest takie... Proszę, przestań nagrywać, nie upokarzaj mnie. Generalnie bardzo was zachęcam, bo oprócz tego, że no po prostu Karla to fajnie nagrywa, to po prostu jest moim zdaniem fajną simtuberką. Tak. Namieszałam też troszeczkę w rodzinkach, w sensie jest tutaj ta wersja jakby poprawna, gdzie Brajanek ma odznakę tej całej kosmetologii i tak dalej, co było w ogóle sugestią Karli, żeby coś takiego było. Znaczy na odcinku, no mówię, że byłoby fajnie, stwierdziłam, o kurde, zaadaptuję to. I tu wychodzi na przykład mój błąd. Generalnie Jessica ma takie dosyć... No, że widać jakby była po kilku operacjach plastycznych i moim błędem było to, że ją taką stworzyłam w kas, a nie, że po prostu jej potem zmieniłam wygląd maszyną i przez to ona będzie rodzić małe potworki. I ja wiem, że to mogłabym niby teraz popodmieniać w plikach w Simpe, ale szczerze mam takie, to gówniane miasto nie jest tego warte. Poza tym u świerków naprawiłam płot, bo ona tutaj też na tym, bo z jakiegoś dziwnego powodu, mimo iż płot był tutaj postawiony, wiecie, no nie z CC i nawet potem było widać, że lampki pozostawały w różnych miejscach, to płot się nie zaczytał, ja go teraz odbudowałam i mam nadzieję, że teraz jak zrobię upload, to ten płot tutaj zostanie, a nie znowu będzie po prostu lewitująca przestrzeń ze świeczkami, czy jak się nazywają tam te oświetlenia błotowe. Jak chodzi o przypadek, no to tu się nic nie zmienia, tylko tyle, że Tadashi ma te skille wyrandomowane, bo to też, co stwierdziłam, że jest strasznie głupie i to też dotyczy się wielu simów w tym mieście, że są dorośli simowi i oni nie mają tak w ogóle żadnych umiejętności, a no to jest praktycznie no niemożliwe, bo chociażby z samego gotowania sim zdobywa te umiejętności, jak to chyba, żeby cały czas namawiał. U sióstr podarek naprawiłam tyle, co te takie dziwne wiszące TT u Akacji, w sensie no na drzwiach były takie firanki, powiesiła mi teraz bez mów Objects On, więc powinny działać poprawnie. A jeszcze wracając do nowaków, Jessica ma nowe pragnienie życiowe, a może jednak wejdę i wam pokażę przy okazji twarzy, bo to jest coś, co uważam, że hehe. Taki naprawdę śmieszny żarcik mi wyszedł, ponieważ ci, którzy oglądali wcześniejsze wersje, wiedzą, że ja wcześniej dałam jej pragnienie życiowe, tak właśnie widać tej potworkową twarz, które wiąże się z no, tą karierą, a to pragnienie życiowe nie jest normalnie dostępne bazowo w grze. Ale wyrolowała mi teraz zupełnie nowe pragnienie, chcę mieć 20 najlepszych zwierzęcych przyjaciół. Ja to robię tak w sensie, że wiecie, ona uważa tych, wiecie, wszystkich ludzi wokół siebie nie za przyjaciół, tylko za takie zwierzaki, takie pospólstwo i właśnie dlatego jest, że chce mieć zwierzęcych przyjaciół, czyli po prostu jak jej spełnicie, żeby posiadała zwykłych 20 przyjaciół czy coś, to możecie sobie to spełnić, bo... To o to w sumie chodzi. Oczywiście są też dostawiona rodzina pączek, którą dodałam w trakcie jakby gry, nie było od początku, i rodzinę brzuska, a także zakład karny, który przypominam nie jest stworzony przeze mnie, tylko przez Pleasant Sim. I ja po prostu ten zakład karny tutaj sobie wrzuciłam. No i u Omena zmieniłam tyle, co mu pragnienie życiowe zmieniłam na pisarza, żeby też się zgadzało. A cudowna kamera!
A u tej ukrytej pani Omenowej potem po prostu tylko poprawiłam lodówkę i razem z nią półeczkę dałam, więc ona ma troszeczkę mniej pieniędzy i dałam jej również odznakę wędkowania, bo w sumie jak ma tutaj te jeziora, no to nie zajmowałaby się tylko przecież z tymi roślinkami, co nie? Ale właśnie tutaj wychodzi, że ja o tym nie myślałam, ona w ogóle u mnie na początku nic nie miała, ani odznak, ani nic, a jeszcze jak chodzi o skille, to no, kliknij się. To panowie Omenowi też jakieś tam wyrandomowałam, no bo to w sumie jest głupie, że mówię, no dorosły sim, prawie stary, nie ma żadnych umiejętności, no przecież to jest... Ach. Jak można być tak głupim? Naprawdę. No generalnie co mogę powiedzieć? Uważam, że to miasto to jest jeden wielki wstyd. Taki wiecie, smród, który się będzie za mną ciągnąć, ale z drugiej strony może to jest coś dobrego. Zwłaszcza, że jak robię serię, w której poprawiam ludzi, to no widać, że ja też sama nie jestem idealna. I no, że każdy może popełniać błędy. Ja wiem, że w tych moich to się najbardziej czepiam języka, tak wiem. I tutaj również były błędy, które poprawiałam. Na przykład, nie wiem czemu, jak wcześniej przeglądałam, miałam napisane taka władza w rękach takiego człowieka, przecinek, nie zjastuje nic dobrego. Czemu to był przecinek? Co sobie myślałam? To też może dla tych wszystkich, którzy się lubią mnie czepiać, że no... Nie robię tego złośliwie. Uważam, że każdy się może mylić. Tylko po prostu to mnie... Im jakby, wiecie... Zaczęłam więcej pisać prac na studiach, więc to zwracać uwagę, no tak się poprawnie pisze. Zaczęło mi to jakby bardziej mnie kłuć w oczy. I to tyle. No i w sumie nie wiem, co powiedzieć oprócz tego, że no... Tak jak na początku, to już jest koniec. I nie ma już nic, a przynajmniej nie będzie nic z tej serii. Przynajmniej z mojej strony, bo mówię, zajrzyjcie do Carly, ona nagrywa i to się naprawdę fajnie ogląda. No i w sumie jest to jedyna seria z mojego miasta, więc tym bardziej powinniście zajrzeć, bo jest taka w takim razie exclusive, tak? Ja się usuwam z marketu, teraz Carla ma monopol na jakieś wzgórza. Ale uwierz mi, jak już nie chcesz się tak męczyć, to możesz przestać, ja się nie obrażę, jak przestaniesz nagrywać. I tym samym, tak już mówię, dla każdego, kto by chciał potencjalnie... jakimś cudem podążyć krokami Carly i nagrywać. Oczywiście można nagrywać w moim mieście, jedyne co to proszę o akredytację, że to Monster City było stworzone przeze mnie i bardzo chętnie też bym sobie dostała linka, żeby zobaczyć. A już w ogóle jakby ktoś niszczył to miasto jeszcze bardziej, to jest jakby mi się serduszko radowało, że dzielimy nienawiść do tej kreacji. W każdym razie może już kończąc, bo to chyba nie ma sensu tak tylko gadać i pokazywać wam no te mapy, które mi są całkiem fajne. Nie sądziłam, że mapka z trzech jezior jest taka fajna, ale z drugiej strony no nic innego niż las i lewitujące drzewa mi tutaj nie pasuje. Anyway, bo ja się będę cały czas tak zapętlać. Ja wam dziękuję za lajki, komentarze, też wsparcie, znacie ten deal. Przypominam, żeby zajrzeć do Carly, nie tylko tej serii z jakichś wzgórz, ale no mówimy o jakichś wzgórzach, więc zajrzyjcie do jakichś wzgórz. I możecie pobrać to, co teraz widzicie z linka w opisie i do ziemniaczenia! Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.